Cześć wszystkim z tej strony, mówi Basza. Dzisiaj mówię na temat Leszka Pękarskiego. Przedstawię wam biografię tego mordercy, e, zwanego także Wampirem Zbytowa. Bardzo ciekawa, tak naprawdę, myślę, że sprawa. No, okrutna, ale ja tutaj patrzę pod kątem dziennikarskim. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, właśnie, chodzi tutaj o Leszka Pękarskiego, e, człowieka, który ma bardzo ciekawą, tak naprawdę, osobowość. Urodził się 12 lutego 1966 roku w osiekach koło Bytowa, znany pod pseudonimem Wampir z Bytowa. Ło! Wow. No to ciekawa sprawa, bo kiedy tak naprawdę usłyszałem o tym Bytowie, skarżyłem to z jednym tak naprawdę z filmów, który robił na temat Krzysztofa Jackowskiego i tam była sprawa też morderstwa, morder, można powiedzieć, że podwójnego, podwójnych trupów, tak było morderstwo i samobójstwo w jednym. Mężczyzna z Bytowa podciął gardło żonie jak świniakowi, a następnie po samobójstwo powiesił się i do Krzysztofa Jackowskiego zwróciła się do znanego jasnowidza z Czuchowa, zwróciła się córka tego Mężczyzny tej, tej pary, z wyjaśnieniem, tak, tej sprawy, co, co tak naprawdę mogło się stać w tej sprawie, no i on wskazał tam, a to już jest inna sprawa. Natomiast ta sprawa była kilka lat temu, tak? Natomiast wampir zbytowa już o wiele, wiele lat temu. Polski gwałciciel i zabójca uznawany przez część mediów za seryjnego mordercę skazany za zabójstwo jednej kobiety, no to jest i to jest właśnie największy po prostu szok, tak? Że uważany za seryjnego mordercę, a skazany za zabójstwo jednej kobiety. Przed procesem przyznał się aż do 70, ja pierdziele, masakra tej. A, nie wiem, policja tego, milicja nie, bo to była w, te, w tamtych czasach, nie wykryła tego. No ale dobra, zobaczymy dalej. A według niektórych źródeł, nawet do 90, No ładnie, tej, to on będzie pewnie, nie, nie, ja wam powiem, że jak kiedyś patrzyłem chyba na YouTubie czy gdzieś na stronach amerykańskich, to rzeczywiście tak, Leszek Pękarski był wymieniany, wymieniany w, w, w tym gronie tych ludzi, którzy są mordercami seryjnymi, którzy mają najwięcej tych ofiar na swoim koncie. Dobra, a według niektórych źródeł nawet do 90, jednak w jego trakcie odwołał wyjaśnienia. Jest jednym z najbardziej znanych polskich zabójców. Tak, niechlubny tytuł, ale można się nim poszczycić, w kręgach więziennych na pewno jest szacunek. Jest nieślubnym dzieckiem robotnicy rolnej Cecylii Pękalskiej. Matka była alkoholiczką, zmarła w 1988 roku. Leszek urodził się w ciąży bliźniaczej z siostrą. Matka mało zajmowała się nim, dlatego wychowywał go dom dziecka, babka w końcu wuj. Wychowywał go dom dziecka, babka w końcu wuj. Pękarski od urodzenia był lekko upośledzony i otrzymywał rentę. No właśnie, to można zobaczyć w jego zachowaniu, jak się zobaczy na filmiki na, na po prostu YouTubie, że rzeczywiście ma taki troszeczkę lekko upośledzony, ale nie jest na tyle upośledzony, żeby nie miał żeby nie mógł funkcjonować normalnie, tak? żeby nie mógł funkcjonować normalnie. Yy, nie mógł funkcjonować normalnie. Dobra, yy, wrócę do, te, do tematu jeszcze. Yy, Pękarski urodzenia był lekko pośledzony i, 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 i otrzymywał rentę. Mieszkał między innymi w Boży Tuchomiu. Boży Tuchomiu nie mógł znaleźć swojego miejsca w społeczności, ponieważ był odrzucony ze względu na swoją odmienność. Bezskutecznie usiłował znaleźć sobie żonę. W listopadzie 1992 roku został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu za gwałt. Lubił jeździć pociągiem. Często znikał z domu na kilka dni, a po powrocie nie mówił rodzinie, gdzie był. Często nocował po prostu w lesie. Moku, czy to ładnie. Tego to nie słyszałem. Został aresztowany w grudniu 1992 roku jako podejrzany o zabójstwo nastoletniej Sylwii, mając miejsce, mające miejsce w lesie w czerwcu 1992 roku. No, biegli psychiatrzy po kilku miesięcznej obserwacji stwierdził niego pośledzenie umysłowe i zaburzenia seksualne. Według policji Pękarski na wizjach lokalnych opowiadając jak, jak gwałcił i mordował swoje ofiary, podawał takie szczegóły, które znać mógł jedynie morderca. Ja pamiętam, była rozmowa dziennikarzy z prokuratorem, który prowadził sprawę właśnie Pękańskiego i ten prokurator nawet po latach był zszokowany po prostu, jak ten człowiek pamiętał szczegóły, mówił, że przejeżdżał koło tej klatki, na tym moście, taki samochód, on tak pamiętał, miał taką pamięć fotograficzną, tak pamiętał zdarzenia, że nawet ten prokurator był zdziwiony, musiał wiele robić czynności, żeby tak naprawdę, żeby potwierdzić, tak, czy o to, co on mówi, to jest prawda, czy nie konfabuluje, czy po prostu nie ściemnia, mówiąc językiem młodzieżowym. Dobra. Yy, według policji Pękarski na wizjach lokalnych, powiadając, yy, jak gwałcił i mordował swoje ofiary, podawał takie szczegóły, które znać mógł jedynie morderca. Prokuratura próbowała udowodnić mu 17 morderstw popełnionych między 1984 a 1992 roku, jednak z braku dowodów udowodniła tylko jedno: dokonane koło wsi jeziorze na 17-letniej Sylwii Zdarskowa za co został skazany na, e, w 1996 roku na karę 25 lat pozbawienia wolności była to najwyższa możliwa kara, ponieważ obowiązywała, e, obowiązywało moratorium na orzekanie kary śmierci, a kary do żywocia o kodeks karny jeszcze nie przy, przewidywał. A kary do żywocia wczesny kodeks karny jeszcze nie przewidywał. To on razem z tym z Trynkiewiczem, zapalić na te łagodne zapisy w, w kodeksie. Dobra. W sali sądowej Pękarski wycofał się ze wszystkich złożonych wcześniej zeznań. Od 2007 roku mógł biegać o warunkowe przeterminowe zwolnienie i robił to co roku. Jednak zespół terapeutów negatywnie opiniował jego wnioski. Jego, znaczy karę odbywał w areszcie śledczym w Starogardzie Gdańskiej, zakończył ją 11 grudnia 2017 roku. Wówczas został umieszczony w zamkniętym ośrodku w Gostyninie na podstawie odrębnej ustawy dla tego typu przypadków. No to jest właśnie ciekawa sprawa, bo na pierwszy rzut oka, się, jak, jak się na niego patrzy, spojrzy, to jest taki fajny chłopak, nie, sąsiedztwa, taki nawet trochę przestraszony na tej sprawie, na, 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 na tej właśnie ostatniej rozprawie, jak wychodził, co został kierowany do Gostynina, to on tak miał czapkę zasłoniętą, Taki się wydaje sympatyczny, ale właśnie to, co tutaj mówi Wikipedia, te wczesne jego lata, dzieciństwa, że to odrzucenie po prostu powodowało, że on jako wyżywał się, tak? Czy chciał po prostu i yy, te poszukiwania żony, tak? To, to powodowało, że może nie panowa nad swoim popędem seksualnym, mordował to kobiety. Pod koniec odbywania kary przez Pękarskiego Prokuratura Regionalna w Gdańsku i zespół przestępstw niewykrytych komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku, tzw. Archiwum X powrócili do sprawy, do sprawy powrócili do jego sprawy, badając zbrodnie z przeszłości, których sprawcy wówczas nie zostali wykryci, opierając się na nowych technikach kryminalistycznych w zakresie ujawniania i badania śladów. No i to by było właśnie tyle, tak? Wiemy tylko tyle, że wyszedł na wolność, miał wyjść na wolność, aczkolwiek trafił do tego ośrodka w Gosynie. Gdzie tam tak naprawdę przebywa, nie? To też jest ciekawa sprawa. Ciekawa, tak naprawdę, postać. Ciekawa, tak naprawdę, postać, jeśli chodzi o w sensie, oczywiście, negatywnym, tak, ale ciekawa postać z, pod, z tego kontekstu, że został tak naprawdę skazany tak naprawdę tylko za jedną osobę, a przypisuje mu się 70 albo 90. Jasne, to ja nie wiem, po prostu, to nie wiem, jak, jak to po prostu wszystko funkcjonuje, nie było dowodów i tak dalej, zwłaszcza, że dzisiaj można powrócić na dobrą sprawę do tych przestępstw z, z, z tamtych lat, do tych przestępstw z tamtych lat, natomiast jak się na niego patrzy, po prostu, czy jakieś są rozmowy z nim, to widać, tak, te lekkie upośledzenie umysłowe i taką ekscytację. On coś mówi, tak? Nie? Poszliśmy, zrobiliśmy coś, nie tamtego, widać taką ekscytację, taki trochę brak samokontroli nad sobą. Ale rzeczywiście e, też zapał się tak tutaj Trynkiewicz na te. Na te po prostu am, amnezję, tak? na, na to, że tą karę śmierci e, zlikwidowano, na to, że jeszcze nie było e, kary dożywocia, tylko była kara 25 lat. Ociedlacą tą karę wyszedł, mm, no i rzeczywiście tutaj mm, trafił do tego gostynina, do środka, gdzie tutaj Zbigniew Ziobro wielokrotnie zapowiadał, że wprowadzi właśnie tutaj e, zaostrzone środki dla tych osób, które mogłyby wyjść i ponownie dokonać różnych przestępstw. No dzisiaj na pewno takie przestępstwa, z, z jego strony by nie wyszły, z prostej przyczyny, a mianowicie dzisiaj praktycznie wszędzie mamy kamery, są tak nowoczesne środki wykrywania przestępstw DNA i tak dalej, że na pewno to by nie doszło do skutku, tak? Nie, nie miałby takich szans, żeby tak mogło się. Zdarzyć jak tego, ale tak to właśnie wygląda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry. Pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie też w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie na temat właśnie tutaj. Tej biografii tego mordercy, absolutnie nieprawdopodobna sytuacja, gdy jest, jest podejrzewany za 70 czy nawet 90 zabójstw, a został skazany za tak naprawdę jedno zabójstwo. Pytanie jest takie, czy te zabójstwa nie są mu przypisywane bezwiednie, tak? Bo wiadomo, że jest lekko upośledzony. Czy rzeczywiście był na tyle upośledzony, ale na tyle sprytny i na tyle inteligentny, że po prostu dokonał tych przestępstw, a policja ich nie wykryła, tak? Policja ich nie wykryła. I tak to właśnie wygląda. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jest to kolejny sprawca, tak jak powiedziałem, który trafił do Gostynina, do ośrodka, które znajdują się tej przestępcy. Tak, zwane, tak zwana po prostu objęła ich tak, tak zwana ustawa o bestiach. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.